Chyba teraz będzie mnie słuchać. Dzień dobry. Piotr Święcicki z tej strony Szkoła Językowa Worldwide School. Mam prośbę wielką do Państwa. Czy możecie napisać na czacie, to jest takie okienko na dole po prawej stronie, czy mnie słychać? Będę bardzo wdzięczny. To jest mi potrzebne, ponieważ będziecie na czacie odpowiadać, więc słychać. Świetnie. A ja chciałbym być też słyszany. Bardzo fajnie. Bardzo dziękuję za obecność. Od razu dwie takie rzeczy tytułem housekeeping, powiedzmy. To webinarium będzie po polsku. To jest zmiana w stosunku do wszystkich naszych poprzednich webinariów, moich ostatnich. Jest kilka powodów. Chciałbym dotrzeć i wszystko dobrze wyjaśnić do jak największej liczby słuchaczy. I dzisiaj będziemy mówić o różnych rzeczach związanych z językiem angielskim, jak zwykle oczywiście, ale będzie to trochę inne webinarium. Mniej mówienia o różnych detalach i językowych i o tym, jak działają, nie wiem, czasy, jak działa słownictwo. Skoncentrujemy się na innych, również bardzo ważnych i naprawdę fantastycznych i ekscytujących rzeczach związanych z językiem angielskim. Także będzie inaczej, to jest nasze webinarium takie przedwakacyjne, więc pomyślałem, że lekka odmiana może też Państwu dobrze zrobi. Tak, teorie spiskowe i fakty. To webinarium jest zainspirowane jedną sytuacją, która zdarzyła się w moim życiu zawodowym jakieś 20 parę lat temu, na samym początku mojej kariery, zaraz o niej opowiem, oraz tym, co się działo na moich zajęciach ostatnio, pytaniami, które moi słuchacze mi zadawali, związanych z językiem angielskim. Uzbierało się trochę tego i postanowiłem przygotować właśnie taki temat. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa to interesujące i też praktyczne, szczególnie druga część. Także zapraszam. Dobrze, więc może opowiem o tej sytuacji, która zdarzyła się te 20 parę lat temu. Ja jestem bardzo młodym i jeszcze niedoświadczonym nauczycielem i na jednej z moich lekcji, to jest jakiś poziom B1, jeden z moich kursantów, mówi mi coś takiego. Mówi mi: Piotrze, przepraszam cię bardzo, ale ja już nie jestem zainteresowany kontynuowaniem tych zajęć, dziękuję, mam już tego wszystkiego dość. Więc ja na niego patrzę trochę zdziwionym wzrokiem, słuchacze inni też tak na niego patrzą, dziwnie trochę. Powiedzmy, że ten kursant ma na imię Maciek. Więc Maciek jest trochę taki obrażony i zły. Ja go pytam: Maćku, ale o co tak naprawdę chodzi? On mówi: Piotrze, wiesz co, no mam już tego dosyć. Tyle lat chodzę na angielski, cały czas robię błędy. To już jest jakieś 10 lat. Uzbierało się tak z 10 książek do angielskiego, jakieś kolejne wznowienia, musiałem kupować te podręczniki, jeszcze płacić za kursy. I się okazuje, że ty mnie cały czas poprawiasz, ja robię błędy. Robiliśmy wtedy akurat jakieś różnice pomiędzy present perfect i simple past, więc no może rzeczywiście kilka razy go poprawiłem na poprzednich zajęciach. Nic się nie nauczyłem, to jest bez sensu, a ten język, moim zdaniem, mówi Maciek, jest wymyślony przez, i tutaj padła nazwa pewnej grupy osób, narodu, nacji, który zwykle jest oskarżany o wszystko, wszystkie złe rzeczy, jakie tylko mogą być. Nie wymieniam tej nazwy, pozostawiam to do waszej wyobraźni, domyślcie się, jaka nazwa padła. Powiedział, że to jest język wymyślony przez, i tutaj nazwa. Nie chcę teorii spiskowych propagować, więc nic nie mówię. Nie zagłębiam się w to. No, zbił mnie z tropu zupełnie. Inni popatrzyli trochę na niego, tak jakby był trochę szalony. No ale jego argumenty były jakoś tak w miarę sensownie zebrane.
Tak jak to zwykle bywa z teoriami spiskowymi. Myślę, że jeśli Maciek i ta lekcja odbywałaby się teraz, a Maciek byłby moim teraz studentem, to jeszcze mógłby do tego dorzucić coś o pandemii, że ci sami ludzie byli odpowiedzialni za pandemię, no bo przecież po pandemii i w czasie pandemii wszystko przeszło na online, szkoły językowe już nie muszą pracować tak jak wcześniej, mają więcej słuchaczy, lektorzy też więcej zarabiają i w ogóle ten biznes się jeszcze lepiej kręci teraz po pandemii, no i że pandemia też została wymyślona przez tych samych ludzi. Oczywiście to wszystko są absolutne nonsensy, no ale tak powstają teorie spiskowe. To się zdarzyło wiele lat temu, ale przez te wszystkie lata mojej pracy jakieś takie odpryski tej teorii spiskowej gdzieś słyszałem w, może nie jako właśnie teorię spiskową, tylko jako takie złe wyobrażenia. Wiesz, bo ten angielski to jest tak zrobiony, albo ta gramatyka to tak została tam jakoś właśnie zrobiona, wymyślona, żeby coś tam. No więc oczywiście gramatyka ani język, nie, przynajmniej taki jak angielski, naturalny język, nie jest w żaden sposób wymyślany, on się tworzy, to jest naturalny proces, któremu on podlega, czy procesy tak naprawdę. No a teorie spiskowe biorą się z wielu rzeczy, z braku informacji, trochę z frustracji. Myślę, że Maciek był taką osobą mocno sfrustrowaną tym, że no, nie daje rady jakoś tego wszystkiego ogarnąć. Może trochę zniechęcenie, no i obwinia się wtedy wszystkich, może nie wszystkich, tę jedną grupę społeczną albo narodową. No więc zostawmy na chwilę Maćka, chociaż będziemy do niego trochę wracać. Potem jeszcze miała miejsce jedna taka sytuacja, byłem w radio, jakaś taka audycja dotycząca właśnie uczenia się języków obcych i jeden z tak zwanych ekspertów powiedział właśnie coś bardzo podobnego, że no właśnie w języku angielskim ta gramatyka też została tak ułożona, żeby coś. Więc tak naprawdę czasami słyszy się coś takiego, a język to po prostu proces. Jeden bardzo długi, powolny proces, trochę przypominający ewolucję tak naprawdę, taką ewolucję w przyrodzie. Jedne rzeczy są na tyle słabe, że giną, inne są na tyle mocne, że zostają. Czasami te, które zginęły, wracają. Wszystko się dzieje raczej naturalnie. Mówię raczej, ponieważ Maciek, gdyby tak popatrzeć na to, co powiedział, oczywiście to kompletna bzdura i nonsens, ale ktoś mógłby powiedzieć, no wiesz, trochę jest w tym racji, bo na język można trochę wpływać i rzeczywiście są jakieś takie starania, widzimy je na przestrzeni wielu lat, że ktoś tam coś próbował robić, o tym też powiemy, ale na pewno nikt nie majstrował sztucznie przy angielskiej gramatyce. Także trzymajmy się właśnie tego, że język podlega naturalnym procesom i jest to bardziej ewolucja niż cokolwiek innego. Kilka takich podstawowych rzeczy. Obiecuję, że nie będę tutaj was niczym zanudzał, ale to chciałbym, żebyśmy wszyscy się zgodzili, że tak właśnie jest. Język jako narzędzie do komunikacji, prawda? Żeby to było narzędzie do komunikacji, każdy język musi być zrozumiały przez ludzi, którzy się nim posługują. To jest główne kryterium, tak? Zrozumienie siebie nawzajem. Język ma też tendencję taką naturalną do upraszczania. Więc wiele form, które kiedyś były może trochę bardziej skomplikowane, dzisiaj widzimy, że się zmieniły, może trochę uprościły, ale bywa też tak w języku, że jest odwrotnie, że on się bardziej komplikuje. Może angielski nie jest dobrym przykładem tutaj, ale jest w historii różnych języków kilka takich też sytuacji. Ba,
Można powiedzieć nawet, że niektóre języki powstają z martwych. Może nie łacina, ale na przykład język hebrajski, prawda? Język, który był językiem wymarłym, został, no ktoś może powiedzieć tak, sztucznie powołany z powrotem do życia i świetnie sobie daje radę. Ale teraz znów rozwija się naturalnie, chociaż nie jestem ekspertem od hebrajskiego, ale wydaje mi się, że pewnie tak to teraz również jest. Język jest niestety czymś takim bardzo wrażliwym i podatnym na właśnie zakusy polityków, różnych no właśnie wpływowych, o, zaczynam trochę jak Maciek mówić teraz, wpływowych osób, organizacji, które być może rzeczywiście starały się coś z nim zrobić. Myślę tutaj o różnych na przykład totalitaryzmach, prawda? Język sowieckiej Rosji, język nazistowski. Generalnie tam też było dosyć dużo nacisku położonego na to, żeby ta nowa mowa jakoś wspierała system. Jest wiele na to przykładów, nie będziemy dzisiaj o nich mówić. Natomiast również w tych językach, o których teraz myślę, no ciągle, pomimo tego, co się nam działo w historii, ciągle zachodziły naturalne procesy i to, co miało się zmienić, się zmieniło samo, zdecydowali o tym użytkownicy tego języka, a nie jakaś odgórna dyrektywa. Także można chcieć przy nim majstrować, ale on i tak sam się wyreguluje. Język obcy. Słowo obcy jest tutaj kluczowe i będzie nam za momencik też potrzebne, żeby o czymś innym pomyśleć. Na przykład po niemiecku Fremdsprache, czyli fremd właśnie obcy, zewnętrzny. Bardzo często właśnie słowo język obcy w różnych językach innych niż polski, ale również w polskim, oznacza coś na zewnątrz, właśnie obcego, prawda? I myślę, że można się trochę cofnąć i cofniemy się bardzo, bardzo, bardzo daleko teraz, do czasów, kiedy nie mieszkaliśmy w blokach, ani w mieszkaniach, tylko raczej w jaskiniach. I wtedy, kiedy komunikowaliśmy się ze sobą, kiedy pewna grupa naszych przodków, która komunikowała się za pomocą różnych dźwięków, które przypominały język, znaczy już były językiem, ale nie do końca takim, jaki znam teraz, czyli jakimiś dźwiękami typu u, ua, prawda? Kiedy przychodził do nich, gdzieś tam w tej jaskini pojawił się ktoś, kto mówił ała, prawda? No to oni wiedzieli, że on mówi innym językiem i no niekoniecznie chcieli się dzielić z nim ani pożywieniem, ani samcami, ani samicami, prawda? Bo wiedzieli, że on mówi trochę inaczej. Więc to się przydawało w tamtych czasach, żeby odróżniać swojego od nieswojego. I niekoniecznie mieszać swoje geny z ich genami, chociaż oni pewnie nie myśleli takimi kategoriami, myśleli bardziej o czymś innym, albo w ogóle o tym nie myśleli, ale język przydawał się właśnie do tego, żeby się odróżniać. I może ciągle tak jest. Do tego jeszcze za moment wrócimy. Skąd się wziął angielski? I teraz pytanie do Państwa. Proszę skorzystać z czatu, jeśli macie swoją teorię lub swoją wiedzę na temat tego, skąd wziął się angielski. Przyda się do tego ta mapka, którą widzicie na ekranie. Gdybyście mogli wskazać jakieś miejsce na mapce lub w czasie, skąd się wziął angielski w historii? Gdzie mieszkali pierwsi ludzie, którzy się nim posługiwali? Na pewno gdzieś nad terytorium właśnie tutaj zaznaczonym na tej mapie. O, widzę, że się wahacie, co powiedzieć.
Odpowiedź jest taka dosyć złożona, tak naprawdę, intrygująca i można powiedzieć, że fascynująca. Następny slajd. Taki trochę zbijający z tropu. No więc jest tutaj zaznaczony taki obszar. Obszar stepów. Jakaś taka trochę Ukraina. W okolice Morza Czarnego. Kazachstan i tak dalej. No więc oczywiście nie mam na myśli i mówię trochę pół żartem, pół serio, bo język angielski być może nie wziął się dokładnie stamtąd, ale ktoś mógłby powiedzieć tak, język angielski i wszystkie inne języki i prawie wszystkie języki europejskie wzięły się właśnie stamtąd, ponieważ tam mieszkali ludzie, którzy posługiwali się językiem praindoeuropejskim i było to jakieś 6,5 tysiąca, 4,5 tysiąca lat temu. Tam jest kolebka, a właściwie była kolebka naszych języków europejskich z tej rodziny. Czyli angielski, ale też polski, ale też włoski i kilka innych języków tutaj z basenu Morza Śródziemnego. Tam się właśnie urodziła. A nawet takie trochę bardziej na wschód, na południowy wschód języki też tam mają swoją kolebkę. No dobra, czyli tam mieszkali praindoeuropejczycy. No i co z tego? Ważna jest taka informacja, że oni w pewnym momencie zaczęli się rozchodzić po całej Europie i trochę po Azji. No i wędrowali wszędzie. To trwało oczywiście setki lat, jeśli nie tysiące. I zaskutkowało narodzinami różnych języków germańskich, języków słowiańskich, języków romańskich. Skąd o tym wiemy? Trzeba tutaj uwierzyć, nawet nie uwierzyć, tylko po prostu poczytać trochę prac naukowych. W XIX wieku mocno się tym zajmowali językoznawcy i wszystko dokładnie sprawdzili. I rzeczywiście mamy ślady tego pierwszego języka we wszystkich językach, o których mówiliśmy wcześniej, czyli są słowa, głównie słowa, bo raczej tego nie widać w gramatyce, które są wspólne. Nie uwierzyliby Państwo, ile mamy wspólnych słów w języku polskim i angielskim, ale też, nie wiem, w greckim na przykład. Takich podstawowych słów, które opisywały przyrodę, rodzinę. Najłatwiej zacząć od rodziny, prawda? I zobaczyć, jak te słowa są do siebie podobne, ale też takie idee związane, nie wiem, z czasem, z tym, co ludzie widzieli dookoła siebie. Nieważne. To jest fascynujący temat, ale nie o tym dzisiaj chciałem głównie powiedzieć. Języki są europejskie ze sobą powiązane. No więc jeszcze jest jedna mapka, trochę już tutaj ją przyciąłem. I na tej mapce teraz zaznaczona jest taka kropka. Jesteśmy w znanym wam obszarze, są to Wyspy Brytyjskie, teraz tak nazywane, wcześniej po prostu jakieś wyspy. I co ta kropka oznacza? Jak myślicie? To nie jest Londyn. Jest to takie miejsce trochę oddalone od Londynu na zachód. Bardzo znane miejsce. Nie ma tam specjalnie jakoś wielkiej infrastruktury, ale jest jedna ważna budowla. Tą budowlą jest Stonehenge, czyli ten megalityczny krąg, który tam powstał w roku 3000, jakoś tak setnym przed naszą erą. Zbadali to archeolodzy z jakąś tam dokładnością. Natomiast nie byli w stanie, i nikt nie jest w stanie do tej pory powiedzieć, w jakim języku mówiły osoby, które tę budowlę zbudowały. Nic o nich nie wiadomo, oprócz tego, że mieli tam swoją kulturę, zbudowali coś takiego i wiele innych różnych podobnych miejsc. Nie wiemy nic o ich języku. I na pewno nie był to język angielski. No dobrze, przenieśmy się teraz do roku jakiegoś 1200-800 przed naszą erą i zmieńmy też lokalizację. Jesteśmy teraz na terytorium Austrii, trochę Niemiec, może trochę Czech.
I gdzieś w tym miejscu mieszka grupa ludzi, których określamy jako Celtowie. No i ci Celtowie, jak to wtedy było w modzie, wędrują. Poszukują jakichś fajnych miejsc do życia. Znajdują takie miejsca gdzieś na południu, gdzieś właśnie w swoich okolicach. Część z nich gdzieś tam na północ idzie. Niektórzy mówią, że w okolice Krakowa, że taki Wawel, takie wzgórze wawelskie, że tam są jakieś ślady Celtów, ale to blisko, ale niektórzy z nich powędrowali gdzieś na terytorium obecnej Francji, a jeszcze inni dotarli do tej wyspy. Zielona wyspa Kusiła. Ich i jeszcze potem wielu, wielu innych ludzi. No właśnie, to byli oczywiście przodkowie obecnych Szkotów, Walijczyków i Irlandczyków. Oni tam się osiedlili na dobre, cały czas tam są tak naprawdę. Jedyny problem dla nas teraz w tym webinarium jest taki, że oni nie mówili po angielsku. Ani nie mówią teraz po angielsku. Znaczy trochę mówią, nawet bardzo mówią, ale mówią też w swoim języku. Ale język celtycki jest zupełnie niezwiązany z językiem angielskim. No dobrze, idziemy dalej w historii. Mamy taką datę bliższą wyobrażeniom naszym o historii. Jest 43 rok naszej ery, Rzymianie. Rzymianie postanawiają wybrać się na tę wyspę, na Zieloną Wyspę. Okazuje się, że jest tam sporo fajnych zasobów, z których mogą skorzystać. Kolejne miejsce do kolonizacji. Celtowie są tacy przyjaźni w miarę. No i okazuje się, że Rzymianie tam dosyć długo zabawili, może zależy, co to znaczy dosyć długo w historii, ale oni tam zabawili na jakieś 300 lat. Może zabawiliby trochę dłużej, gdyby nie problemy, jak wiecie Państwo z lekcji historii, ich wewnętrzne. Mieli problemy z różnymi najazdami różnych plemion, no i tak jakby w pewnym momencie zapadła decyzja odwrotu. Ten odwrót pewnie też był bardzo powolny. Nie było samolotów, nie było pociągów, to się działo, ale summa summarum jest taka, że oni po prostu wyspy jeszcze wtedy nie brytyjskie, ale opuścili. A może już były nazywane brytyjskimi. Ale opuścili. Opuścili je i zostawili tą całą infrastrukturę, którą tam zbudowali, bo zostawili mnóstwo wspaniałych rzeczy, drogi, zabudowania, łaźnie. Jest takie miejsce w Wielkiej Brytanii, które się nazywa Bath. Może Państwo tam byli albo o nim słyszeli. Taka po prostu łaźnie rzymskie tam zostawili. Zostawili jakieś mury, takie jak mur Hadriana, którymi się odgrodzili od Szkotów. No generalnie zrobili tam bardzo dużo dobrego, ale opuścili to miejsce. Tylko właściwie jakie to ma dla nas teraz znaczenie, skoro oni nie mówili po angielsku, prawda? Tylko po łacinie. No i ci Celtowie tam mieszkali. No więc co z tym angielskim? Co się stało, gdzie on się urodził? Gdzie mieszkali ci ludzie, którzy po raz pierwszy, chociaż nie był to taki proces z abstryknięciem palców, gdzie urodził się język angielski, albo wtedy oni nie mówili staroangielski, no ale my go określamy właśnie staroangielski. Gdzie to było? No na pewno nie było to na Wyspach Brytyjskich. Mam nadzieję, że to jest dla Państwa duże zaskoczenie, że mam nadzieję, jeszcze raz to powiem, mam nadzieję, że jest to dla Was duże zaskoczenie, że język angielski nie urodził się, powiedzmy nie urodził się, czy nie stworzył się, czy nie wyewoluował właśnie na Wyspach Brytyjskich. A wyewoluował na takim skraju lądu, który gdzieś jest teraz, wtedy w sumie też, tylko że teraz mamy tam państwa,
gdzieś na terenach północnych Niemiec, Holandii, Danii. Tam mieszkało wiele grup różnych ludzi, ale mieszkały takie plemiona, które nazywały się Anglowie, Jutowie lub Juci i Saksoni. A, to już brzmi trochę jak angielski, prawda? Anglowie, angielski, Saksoni, Anglo-Saxon. No właśnie, no i ci ludzie, chociaż nie było internetu ani gazet, no dowiedzieli się, że Rzymianie opuścili wyspę. Zostawiwszy tam te wszystkie dobra infrastrukturalne. No i Anglowie, Jutowie i Saksoni, którzy byli właśnie native speakerami języka staroangielskiego, postanowili tam się przenieść, czyli po prostu migranci, a może tak naprawdę najeźdźcy trochę. No w każdym razie była to wielka fala ludzi, którzy wsiedli na swoje łodzie i przeprawili się przez morze i osiedli na wyspie. Anglowie osiedlili się w jednym miejscu, Jutowie w jeszcze innym, Saksoni w jeszcze innym, założyli tam swoje królestwa. No i generalnie było trochę jakiejś tam współpracy z Celtami, trochę może było nieprzyjemnie, jak to zwykle bywa przy takich sytuacjach kolonizacyjnych, ale generalnie wykształcili tam wspaniałą kulturę. Rozwinął i rozwijał im się cały czas tam ten język, którym się posługiwali. I to jest kolebką angielskiego nie jest Anglia, ani Wyspa Brytyjska, tylko Europa kontynentalna. No ale oni sobie przeszli tam. A co z tym kontynentem? Czy oni tam wszyscy stamtąd wyemigrowali? No nie, no pewnie zostało trochę ludzi. I jak to zwykle bywa. I szczerze mówiąc, jeśli Państwo tam pojadą, porozmawiają z ludźmi, którzy mówią w językach takich bardzo lokalnych, szczególnie jakichś takich bardzo, bardzo starych językach, które są gdzieś tam prawie na wymarciu, to może się okazać, że te języki brzmią bardzo podobnie do języka angielskiego. No, nie bez przyczyny. No dobrze, czyli wiemy, gdzie się urodził angielski i że jesteśmy już tak bezpiecznie na Wyspach Brytyjskich. Super. Gdzie są te teorie spiskowe? Na razie nie ma żadnej teorii spiskowej. Więc Anglowie, Jutowie i Saksoni współpracują sobie i współmieszkają z Celtami. No i super, bardzo fajnie. Język angielski, a właściwie staroangielski, brzmi wtedy mniej więcej tak. Feather ure, thou the art on heavenum. Zivin namae halhot, tu bekome din riche, je urve vin willa, on erwan, swasła on hewnam, urne jedychłam liche chlaf, syle ust dei, ant forgivas urne giltas, swasła we forgivaf urnum giltendum. To jest taki bardzo znany wiersz, właśnie w języku staroangielskim. Mam ze sobą kilka książek, które przechowałem z okresu studiów. To są takie książki do nauki staroangielskiego. To, co przed chwilą powiedziałem, nauczyłem się tego na pamięć dawno, dawno temu, a teraz jeszcze może coś innego. That from half ye fregen, hige class dein, god mit jatum, grendeles deda, se wes moncugnes meganes strengest. Dźwięki trochę podobne, ale bardziej do może niemieckiego. Dumbe hundas nemaron birkan, dede fischas nemaron swimman. Albo trochę do holenderskiego, prawda? No w każdym razie chcę tylko powiedzieć, że nauka tego języka jest rzeczą dosyć skomplikowaną. Przeczytanie takiego eposu Beowulf w języku staroangielskim nie jest łatwe. Język jest raczej nie przypomina współczesnego angielskiego. No więc co się stało, że język, który brzmi trochę dziwnie, teraz brzmiał trochę dziwnie, teraz brzmi właśnie tak. To nie jest koniec historii.
Mamy język staroangielski, to jest jakiś czwarty, piąty, szósty wiek, aż do powiedzmy XI. Ten język się tam pięknie rozwija. Nie ma szkół językowych, nie ma teorii spiskowych, ale jest Kościół katolicki. Jest Kościół katolicki, który szerzy dobrą nowinę, wysyła swoich misjonarzy. Jednym z nich jest chyba Patryk, który potem zostaje świętym. On się gdzieś tam przemieszcza do Irlandii, a potem zakłada swoją organizację i szerzy nie tylko Słowo Boże, ale w ogóle generalnie taką szerzy edukację, prawda? Razem z mnichami chrześcijańskimi i w Irlandii, a przede wszystkim właśnie na wyspach, no zaczęło się coś nowego dziać, prawda? Tutaj poważna, rozwinięta kultura właśnie staroangielska jeszcze się spotyka z chrześcijaństwem. Powstaje z tego sporo fajnych rzeczy, takich związanych z kulturą. Również to, że język zaczyna być zapisywany. Ci skrybowie, ci mnisi, którzy tam pracują w klasztorach, zaczynają zapisywać język. Mamy dosyć dużo właśnie zachowanych z tamtego okresu pism, dzięki którym wiemy, jak ten język brzmiał. No i zakładają te swoje opactwa. Te opactwa opływają w bogactwa, jak na tamte czasy. Jest dużo złota, kielichy i tak dalej, różne inne historie. Jak to zwykle bywa w przypadku Kościoła katolickiego i chrześcijaństwa może, gromadzi się tam sporo wiernych, bardzo dobrze, super, ale również w tych klasztorach mamy coś, co kusi. Czyli te złote kielichy i tak dalej, i tak dalej. Kogo to kusi? Kusi to pewien lud, który mieszka w pobliżu. Wiecie już Państwo pewnie, o kogo chodzi. Są to Wikingowie. Więc Wikingowie znów dowiadują się, chociaż nie mają internetu, o tym, że tamci, tam gdzieś za morzem, nie jakoś bardzo daleko, ale trochę w oddaleniu, jest ta wyspa i na tej wyspie jest lud, który mówi po staroangielsku, trochę podobnie. Gdzieś tam mieli swoje jakieś takie wyprawy, takie fact-finding missions. Zobaczyli, co się tam robi, co się tam dzieje, no i postanawiają robić te swoje rajdy. Może widzieli Państwo takie sceny w serialu Wikingowie. Bardzo fajny serial, szczególnie pierwsza i druga część. Jest chyba do zobaczenia na Netflixie. Dlaczego to jest ważne, że jest do zobaczenia na Netflixie? Bo można w odcinkach właśnie w tej pierwszej i drugiej serii usłyszeć język staroangielski. Twórcy się postarali bardzo, bardzo mocno i fajnie. Spotkania Wikingów, którzy mówią po staronordycku, z mieszkańcami wyspy, którzy mówią po staroangielsku, a tłumaczenie na pasku jest w języku współczesnym angielskim. Bardzo fajnie się tego słucha, można się dobrze bawić słuchając właśnie staroangielskiego, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, że ci Wikingowie, chociaż najpierw robią takie rajdy, płyną, wracają, plądrują, zabijają, gwałcą i tak dalej, potem wpadają na lepszy pomysł, żeby się tam osiedlić. I rzeczywiście na 300 lat wykrawają sobie kawałek lądu. No i jeśli się tam zadomowili, a jest to taki okres pomiędzy VIII i XI wiekiem, no to też zostawili tam trochę swojego języka. I rzeczywiście jest, może nie jakoś bardzo dużo, ale jest sporo słów w języku angielskim właśnie z języków skandynawskich. Podsumujmy. Angielski. Urodził się na północy Europy, Niemcy, Holandia i tak dalej. Potem ci ludzie się tam przenieśli, trochę się pomieszali z Celtami. Nie ma zbyt dużo wpływów celtyckich w angielskim. No i na razie jest trochę wpływów właśnie z języka spokrewnionego z językiem staroangielskim, który był językiem germańskim, o tym nie powiedziałem, z języków właśnie Wikingów.
No więc nastąpiła jakaś taka mieszanka. Słownictwo się wzbogaciło. Chociaż opactwa się nie wzbogaciły, raczej zubożyły. I mamy teraz rok 1066. Dla was, uczących się języka angielskiego, jest to bardzo ważna data, ponieważ gdyby nie wydarzyło się wtedy, co się wydarzyło, to być może nie zdecydowalibyście się uczyć języka angielskiego. O co chodzi? No więc chodzi o to, że ci Wikingowie, oni nie popłynęli tylko na wyspy brytyjskie. Oni też popłynęli bardziej na południe, na południowy zachód Europy i osiedlili się również w takim, powiedzmy, na terytoriach północnej Francji. Zostali potem nazwani, albo sami się nazwali, Normanami. Generalnie byli wikingami, w dużym uproszczeniu mówiącymi po francusku. No i właśnie w roku 1066 i trochę kilka lat wcześniej ich król nazywał się Wilhelm. I ten król miał wielką chrapkę na to, żeby podbić wyspę brytyjską. I tak się rzeczywiście stało. Jest rok 1066, jest bitwa pod Hastings, jedna z najważniejszych bitew w historii języka angielskiego i w ogóle historii prawdopodobnie. Chociaż bitwa niezbyt wielka, to nie był jakiś taki wielki Grunwald, ale summa summarum, Wilhelm wygrywa z Haroldem II. Harold II jest nie tyle nawet pokonany, co po prostu zabity podczas tej bitwy. Strzała przeszywa jego oczodół. Brytyjczycy odnoszą porażkę. Wielką porażkę, dlatego że Wilhelm ma ciągotki takie właśnie mocno też kolonizacyjne. No i on decyduje kilka miesięcy po wygranej, że w takim razie to miejsce, które podbił, będzie się posługiwało językiem francuskim, jego językiem. Tak? Oczywiście to nie był wtedy język starofrancuski, tylko po prostu to będzie nasz język teraz. A wszystkie maile, wszystkie raporty, wszystkie dokumenty właśnie mają być po francusku. A język ulicy, no niech będzie ten staroangielski, niech tam się plebs komunikuje podczas handlowania i różnych innych rzeczy po angielsku. Dobrze, pozwalamy na to, ale wszystkie dokumenty oficjalne, język dworu i tak dalej, to będzie francuski. Co się dzieje w tym momencie? W tym momencie zaczynają się wielkie zmiany w języku i język się upraszcza, czyli odmiany, fleksje, coś, co sprawiało, że staroangielski był bardzo podobny do niemieckiego, a nawet trudniejszy, przez wiele lat zacznie się bardzo upraszczać. Dzięki temu teraz obecnie łatwiej jest się go nauczyć. Także duży plus dla Wilhelma Zdobywcy z Państwa punktu widzenia. Czym to jeszcze skutkuje? Jest zawsze jakaś dobra wiadomość i zła wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że słownictwo angielskie radykalnie się powiększa. I okazuje się, że jest wiele idei i rzeczy, które zyskują swoją nową, alternatywną nazwę. Czyli na przykład, jeśli chcę zamówić stolik w gospodzie, wcześniej mówiłem I'd like to book a table. Oczywiście nie w ten sposób i tak dalej. Ale teraz no to już nie jest book a table, tylko I'd like to reserve a table. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że wszystkie te słowa o pochodzeniu germańskim, te staroangielskie, najczęściej jednosylabowe, takie jak dzisiejsze book, a po staroangielsku bokian, zostają nawet niezastąpione, tylko dołożone do nich jest słowo francuskie, które jest bardziej formalne i jest używane w innej sytuacji. To dlatego, również dlatego jest w języku
Chyba wszystko się zadziało z powrotem dobrze. Mam prośbę, czy mogliby Państwo jeszcze dać raz mi znać, czy mnie słyszycie, czy wszystko jest ok? Jak widać, teorie spiskowe zasłużyły sobie na... Dobrze, super. Na taki chochlik techniczny. No więc dobra, będę się streszczał, bo znowu mnie wyłączą i to na pewno tamci ludzie, co wymyślili angielski. No więc jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, oprócz tego, co właśnie się działo z Wilhelmem, to jeszcze gdybyśmy tak sobie skoczyli, jak już ten język angielski się tam zaczął swobodnie, naturalnie zmieniać po tej inwazji właśnie francuskiej. Tam wiele rzeczy się stało, ale zrobimy teraz wielki skok do XXI wieku. To ma być taki żart prowadzącego, więc ostrzegam, że to jest tylko żart, co teraz pokażę. Ale jest jeszcze jedna inwazja z Europy Środkowo-Wschodniej, która pewien odcisk na języku angielskim też zrobiła. Pojawiają się słowa kiełbasa i pierogi. Jedno przekleństwo, które też jest w miarę zrozumiałe przez większość Brytyjczyków, niekoniecznie może używane. W każdym razie to ma ilustrować ten taki niezbyt śmieszny żart prowadzącego, ma ilustrować to, że przez wiele lat od tego XI wieku angielski podlegał jeszcze kolejnym zmianom. Różne inne języki miały na niego wpływ, nie tylko polski, rozbudowując słownictwo do obecnie około 600 tysięcy słów. To jest najbogatszy leksykalnie język na świecie. I nikt tutaj nie za bardzo majstrował przy niczym. Język ciągłych zmian. Zresztą każdy język tak naprawdę. My się koncentrujemy na angielskim, ale każdy język się cały czas zmienia. Jeśli chodzi o angielski, i tutaj już przechodzimy do takich twardych faktów, proszę sobie wyobrazić, że ci misjonarze, o których mówiliśmy wcześniej, oni postanowili w pewnym momencie zapisywać słowa, które słyszą, które były używane gdzieś tam przez ludzi. Więc jak zapisywać alfabetem łacińskim coś takiego? Ich that lont buent lode mine sele redende sigidon hyre. That here je wason swelche twain. Pierwszy zabieg taki, który trochę coś może skomplikował, to właśnie zapis łaciński różnych dźwięków staroangielskich. No ale w sumie dobrze, bo zaczęli to zapisywać, dzięki temu mamy książki po staroangielsku. Potem ci francuscy skrybowie zaczęli stosować swoje konwencje i trochę pomajstrowali w języku, czyli tam, gdzie były takie zbitki liter albo dźwięków tak naprawdę, k, w, n, i albo h, u, dodali swoje, a właściwie zastąpili je, pisząc, prawda, swoją konwencją. Generalnie zapisywali to po swojemu, to co słyszą, czyli z quen wyszło queen, z nicht wyszło night i z hus wyszło house. Głównie chodzi mi tutaj o zapis, nie o dźwięki, ale o dźwiękach zaraz powiem. Potem jeszcze wszedł druk i osoby, które tworzyły te prasy do drukowania, no też musiały jakiś standard sobie tutaj obrać. I no bo czcionki i tak dalej. Więc jest taki przykład słowa name, które tak naprawdę w tamtych czasach, kiedy powstawał druk, bardziej się rymowało ze słowem obecnym come, czyli bardziej brzmiało jako nam albo name. Więc zobaczcie, co się stało. W pisowni zostało name, prawda? Name. Oczywiście teraz nikt nie mówi name, ale pisownia
zachowała kształt tego słowa, ówczesny, a w tym kształcie jest zachowana jego ówczesna wymowa. Name, a nie name. To więc dlaczego name i tak dalej? Ponieważ język się zmieniał. Ludzie mówili name, ludzie mówili name, ale druk to druk. Zostało name, czyli name. Podobnie było z różnymi innymi słowami, takimi jak stan, teraz stone, albo knight, knicht. Knicht, no właśnie, nie ma literki. O co tutaj chodziło? Podobna historia, ale również w XVI wieku była taka moda na to, żeby w zapisie słowa wskazać jego etymologię. Ktoś sobie tak to wymyślił. I na przykład mamy takie słowo debt, czyli dług. No i ktoś tam właśnie, ten jeden z tych od tej teorii spiskowej postanowił, że będzie w tym słowie widać jego źródło, czyli łacińskie debitum. Tak? Czyli to by jest tak naprawdę z łaciny, ktoś je tam włożył, no a my mówimy debt, a zapisujemy to jako debitum. Podobnie z regnum, a właściwie z rein i regnum, to tego G nie czytamy, a gdzieś tam zostało. No trochę fascynujące, jeśli się na to spojrzy. I trochę dużo tłumaczące tak naprawdę. No bo już mam nadzieję, że widzicie Państwo, jak to się wszystko tam rozwijało. Jeszcze były słowa z greki, z hiszpańskiego, z różnych innych języków, które w XVI i XVII wieku zasilały angielski. No i tak to się wszystko właśnie roznosiło i powiększało. Natomiast sam język angielski jest oczywiście językiem germańskim wciąż. Chociaż brzmi trochę, czy wygląda może trochę podobnie do francuskiego, to jeśli sobie policzycie słowa w instrukcji do żelazka albo, nie wiem, w traktacie jakimś filozoficznym, policzycie słowa i zobaczycie, jaka jest ich etymologia, to większość z nich ma etymologię germańską. Jest mniej słów typu conspicuous, meticulous i tak dalej, które mają właśnie jakieś swoje źródła w łacinie, mnisi i kościół katolicki, albo we francuskim, czyli poważne, formalne słowa. Wymowa jest bardzo ważna w języku, oczywiście. Język jest głównie czymś mówionym. Zapis to w ogóle lata świetne później. No i ostatnio właśnie miałem taką sytuację na lekcji, że poprawiłem jedną z moich słuchaczek. Ona powiedziała produkt, a ja powiedziałem product. A potem się trochę ugryzłem w język, no bo okej, te słowa product, under i mam, ja zostałem nauczony na różnych kursach, teoria spiskowa, a potem jeszcze na uniwersytecie, że to się wymawia w ten sposób. Ale wystarczy oddalić się od Londynu jakieś 200 kilometrów i tam ludzie już nie mówią product, under i mam, tylko mówią produkt albo under, albo mum, mi mum. No i to jest ten szok, który przeżywa wiele osób, które uczą się standardowego angielskiego, takiego angielskiego, który jakaś garstka ludzi w ogóle się posługuje w Wielkiej Brytanii, jakiś, nie wiem, procent, dwór królewski, dziennikarze BBC, politycy, tak? Ci ludzie z jakimś tam mega wyższym wykształceniem, a wszyscy inni normalni ludzie, tacy jak ja i państwo, mówią po swojemu. Zresztą tak samo mamy w Polsce, może na mniejszą skalę, ale są różne wariacje językowe. Dlaczego o tym mówię? Bo znów to pokazuje, że język żyje swoim życiem, prawda? I że istnieje wiele takich współistniejących, no na przykład sposobów wymawiania. Czy to jest błąd, żeby powiedzieć produkt? Kto wie? Może tak, może nie. Zapraszam na moją lekcję. Wymowa. Czyje jest właściwe? Teraz przechodzimy do takiej części, gdzie już może troszeczkę, może nie bardzo mega praktycznej, bo to jest ciągle konwencja wykładowa, jak Państwo widzą, ale to są pytania od moich kursantów. Czyja wymowa jest właściwa? Czy moja wymowa, czy to jak ja mówię z polskim akcentem, to jest okej?
Albo słyszę na przykład znajomego, który mówi, o kurczę, ale on mówi fajnie po angielsku i mówi o native speakerze. To tu mnie trochę zalewa krew, no bo to jest native speaker, on mówi po swojemu, prawda? To tak jakbyśmy powiedzieli, ale ktoś brzydko mówi z jakimś polskim regionalnym akcentem, a ten mówi ładnie, prawda? Te wszystkie rodzaje mają taką samą, takie samo prawo do istnienia, prawda? Ja na przykład lubię bardzo śląski akcent, a niektórzy nie. Uważam, że to tylko wzbogaca język. A państwa, jeśli macie trochę polskiego akcentu w swoim angielskim, państwa akcent jest ok. On właśnie was odróżnia od użytkowników angielskiego, którzy mówią z niemieckim akcentem. Moim zdaniem nie trzeba się tego pozbywać, no o ile nie jest się nauczycielem angielskiego, no bo wtedy to warto zainwestować w nauczenie się tego języka garstki społeczeństwa brytyjskiego, które mówi w taki, a nie inny sposób, żeby po prostu rozpowszechniać ten model taki, no nie wiem, może najprostszy, może taki, kto wie, czy najprostszy, po prostu teoria spiskowa tych wszystkich ludzi, którzy postanowili, że tak powinno to brzmieć. Zaraz o tym powiem. Czyli tak, Maciek miał trochę racji. Teraz widzę, o czym mówił. Chociaż język podlega naturalnym procesom, to jest, albo bez chociaż, język podlega naturalnym procesom. Jest też wrażliwy. Można przy nim próbować majstrować. I to są takie sytuacje, jak widzieliśmy wcześniej. Inwazje, polityka, nagle jak jakaś grupa trzymająca władzę mówi, że w ten sposób trzeba będzie mówić, prawda, jakiś totalitaryzm. Ale to nie zawsze jest coś negatywnego. Bywają też takie odgórne, fajne wpływy na język, czy próby wpływu. Na przykład kampanie takie społeczno-językowe kilka lat temu, kilkanaście dobrych lat temu powstało coś takiego jak Plain English Campaign. Chodziło o to, że umowy pisane w takim prawniczym języku urzędowym były nie do przeczytania przez zwykłych ludzi. Prawda? I tutaj jakoś odgórnie tak zadziałano, zresztą w języku polskim jest chyba podobny trend, żeby sprawić, że te umowy dla zwykłych ludzi są do przeczytania. Tylko nie jest to ingerencja w język, tylko w sposób wyrażania myśli, prawda? No ale może coś jest na rzeczy. W każdym razie to ludzie decydują o tym, użytkownicy języka decydują o tym, jak będzie on wyglądał i to jest powolny proces, tak jak ewolucja. I nie zdziwiłbym się, gdyby za jakieś 50 lat mówiło się po prostu tak ogólnie i powszechnie poszłem, zamiast poszedłem. Poszłem. To za straszne słowo. Jak to okropnie brzmi, prawda? W ustach kogoś, kto powinien się trzymać tego standardu. No, okazuje się, że są tacy ludzie, którzy się nazywają preskryptywiści. Są to głównie językoznawcy. Taka grupa trzymająca władzę nad językiem, powiedzmy. I oni nam mówią, jak mamy pisać, jak mamy mówić. To są bardzo uczeni ludzie, którzy mówią, nie należy kończyć zdania przy imkiem, to o angielskim, albo nie należy stosować podwójnego przyczenia, we don't need no education. No i mówią nam o różnych regułach ortografii i tak dalej, mówią, że się mówi poszedłem, a nie poszłem. Chcą jakoś okiełznać ten chaos języka, może poczuć się troszeczkę pewniej. Oni tak zdecydowali. Tak powinno się mówić, tak mówi garstka ludzi. Garstka ludzi mówi nam to, co ma być normą, żebyśmy jeszcze brzmieli inteligentnie. Więc Maćku, tak, miałeś trochę racji pewnie. Oczywiście mówię to z wielkim przymrużeniem oka. Natomiast tak, język, którego używamy, bywa wyznacznikiem wykształcenia, statusu, pozycji społecznej. Tak jest trochę z SM w simple present, prawda? Przecież można powiedzieć she work here. To będzie absolutnie zrozumiane. Tak mówią ludzie i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach. Natomiast
jest to taki wyznacznik trochę, jak polskie poszłem i poszedłem. Pewnie ktoś, kto skończył jakiś tam uniwersytet, raczej nie powie she work, tylko she works. Tak samo z tym polskim odpowiednikiem. Więc język jest takim wyznacznikiem. My, oni, narzędzie do odróżniania się, prawda? Ta jaskinia. Wy mówicie tak, my mówimy tak, aha, no rozumiem, wiem skąd jesteś. Wspominam tylko o tym dlatego, że jeśli ktoś by się doszukiwał jakiejś teorii spiskowej, to winni są preskrypcjonaliści. Ale nawet oni mieli wpływ tylko na jakiś 1% z 3500 reguł, które są w języku angielskim, takich reguł użycia. I na pewno nie mieli wpływu na czasy gramatyczne. Nikt nie mieszał przy czasach, nikt nie mieszał przy conditionalach. To wszystko się zradzało powoli samo. Dobrze, będę potrzebował jeszcze od Państwa jakieś 5 minut, także jeśli Was nie uśpiłem jeszcze albo nie zanudziłem, to wytrzymajcie jeszcze jakieś 5-7 minut. Jak myśli użytkownik, rodzimy użytkownik języka? Rodzimy użytkownik języka. Ja wolę po prostu słowo native speaker, więc zapożyczmy je z angielskiego. Dlaczego to jest ważne, żeby spróbować chociaż na moment się tym zastanowić? No ważne jest to może dlatego, żeby trochę podejść do języka, właśnie, żeby znaleźć na niego jakiś sposób. Jak myśli ten Brytyjczyk? Prawda? Albo ten Amerykanin. Co się takiego zadziało tam geograficznie, socjologicznie, historycznie, psychologicznie, politycznie i kulturowo, że jego czasy są takie, a nasze są inne, tak? Że tam jest jakiś present perfect, a my tego present perfect nie mamy. Może język angielski brzmi precyzyjniej w niektórych sytuacjach, na przykład tych wyrażanych za pomocą present perfect od polskiego, bo ci ludzie z nimi posługującymi się potrzebowali więc większej precyzji. I może to się w ogóle jeszcze teraz przydaje w takich sytuacjach, kiedy angielski jest językiem nauki, prawda, międzynarodowym. Więc warto o tym pomyśleć trochę, warto spytać swojego nauczyciela, jak to jest myśleć po brytyjsku, szczególnie native speakera, bo taki lektor jak ja no, spędził trochę czasu w języku i czytając o nim, ale no, ja nie jestem w stanie wejść do głowy osoby, która ma umysł brytyjski, prawda, albo amerykański. Pytanie jest też takie, czyjego języka się uczymy i czyjego języka uczymy, do kogo on teraz należy? No bo jak popatrzymy, jest 400 milionów native speakerów języka angielskiego na świecie. 400 milionów. Okej, to dużo. Ale 1 miliard używa języka angielskiego jako obcego. No to kto wygrywa? No to czyj jest ten język tak naprawdę? A 2 miliardy się jeszcze uczą angielskiego jako języka obcego. Pozostawiam bez odpowiedzi jako otwartą kwestię, taką do pomyślenia. Czemu akurat angielski jest taki mega popularny? Jak ta maszyna, te szkoły językowe, te wydawnictwa, prawda, ta cała teoria spiskowa, jak to się wszystko stało? No to jest taki fenomen trochę XX wieku, prawda? Trochę po wojnie II światowej stał się angielski językiem nauki. Ciekawe dlaczego, prawda, może tyle słów. A może te słowa się pojawiły, bo się stał językiem nauki, te 600 tysięcy słów, językiem biznesu, popkultury. Może dlatego, że jest prosty, może właśnie Wilhelm Zdobywca nam to dał, prawda? Że zapoczątkował taką wielką zmianę, że to już nie jest język z taką germańską gramatyką, tylko się uprościł, plus te wszystkie słówka, to utrudnienie z drugiej strony. Więc czy myśleć jak native, można
nazwy i orientuję się w nich i potrafię je wytłumaczyć, ale to nie ma dla mnie znaczenia, ile ich jest. I myślę, że wy też nie musicie się tym jakoś bardzo przejmować. Zaraz wrócę do czasów. Czy to jest poważny błąd? Miałem takie pytanie w ubiegłym tygodniu. Pewna pani powiedziała zdanie, zrobiła błąd, użyła simple past zamiast present perfect i jeszcze coś tam powiedziała w zdaniu. Ona mnie pyta, czy ona zrobiła jakiś poważny błąd, bo ją poprawiłem oczywiście. I ja mówię, wiesz co, present perfect, simple past, ok, to nie jest jakiś wielki błąd pewnie, ale to, że powiedziałaś 15 zamiast 50, no to już mi zakrawa na dosyć duży błąd, a to jeszcze ta pani jest księgową. No, więc raczej skupiałbym się na takich błędach tego typu, w myśleniu, czy to jest wielki błąd, niż nad tym, czy użyjemy takiego czy innego czasu. Chodzi mi o to, żebyście nie myśleli tyle o gramatyce, jakoś tak nie demonizowali jej, aczkolwiek rzeczywiście gramatyka pozwala na powiedzenie jednej rzeczy na dwa różne sposoby i są czasami dosyć duże różnice pomiędzy nimi, dlatego warto ją znać. Czy mój akcent brzmi dobrze? To już mówiliśmy, zachowajcie swój polski akcent. Czemu nie? To chyba, że chcecie się pobawić i brzmieć jak Liverpoolczyk albo jak Król Karol. Nie ma w tym też nic złego. I bariera językowa. Zaraz do niej wrócimy. Bariera językowa często jest związana z tym, że i te wszystkie inne problemy są związane z tym, że wielu ludzi jest perfekcjonistami. Chcą tak opanować język, tak po prostu, tak mówić jak ten native. To nie jest łatwe. Sporo ludzi jest dyslektykami i w naturalny sposób mają trudność z nauczeniem się języka innego. I to jest okej. Natomiast znam wielu dyslektyków, którzy nauczyli się angielskiego do takiego momentu, który im pozwala świetnie funkcjonować i nadal się go uczą. Także, ale jest to trudne. Pewnie z tym się trzeba nauczyć żyć. No i kolejna bolączka, brak czasu, bo języka uczymy się, prawda, długo i ciężko. Jest to żmudny proces. To nie jest łatwa sprawa nauczyć się języka obcego, jak wiecie. I brak motywacji. No, trzeba nad sobą popracować, prawda? To są problemy uczących się. I jakie są już na koniec sposoby moje i rozwiązania dla was, żebyście nie zwalali wszystkiego na tych ludzi, na których Maciek zwalił całą historię z angielskim. Jeżeli uczycie się gramatyki, to pomyślcie sobie o różnych takich metaforach. Zróbcie swoje metafory na przykład na czasy. Wyobraźcie sobie, że jesteście w windzie i są przyciski, różne piętra, prawda? Przyciskacie jakiś przycisk, jedziecie na to piętro, otwierają się drzwi, jesteście na piętrze. To piętro to jest present perfect, prawda? Wciskacie inny guzik, on się nazywa simple past, on was bierze do jakiegoś innego, na jakieś inne piętro. Trochę podobne, ale jednak inne. Prawda? Guziki, czyli wy wybieracie tak jakby to, co chcecie powiedzieć, albo nie wiem, śrubokręty. Są jedne gwiazdkowe, drugie są płaskie, trzecie są jakieś jeszcze jakieś inne, prawda, imbusowe. To są narzędzia gramatyczne, z których możecie skorzystać w odpowiednich sytuacjach. Warto tak sobie oddemonizować gramatykę w ten sposób i sprawić, żebyście wy używali jej tak, jak chcecie, a nie tak, żeby ona wami rządziła albo żeby wam coś psuła w samopoczuciu językowym waszym. Trzeba myśleć trochę jak ryba. To jest takie indiańska metafora. Chcesz złapać rybę? Myśl jak ryba. Więc trochę wyobraź sobie, jak działa ten brytyjski umysł, prawda? Że ten brytyjski umysł, on chce powiedzieć tutaj present perfect. Chce użyć tego czasu, bo chce być bardziej precyzyjny na przykład. Dobrze jest mieć taką umiejętność, wykształcić ją w sobie, żeby łączyć kropki. To znaczy, żeby widzieć jakieś podobieństwa. Że na przykład to past perfect, które nie jest past perfect w trzecim kondycjonalu, że ono funkcjonuje też w czasownikach modalnych w bardzo podobny sposób i w zdaniach z wish. Może wiecie, o czym mówię, a jak nie wiecie, to się tego dowiecie od swojego nauczyciela lub nauczycielki.
chodzi o to, żeby widzieć, że tam jednak są systemy, że to nie jest jakiś jeden wielki chaos, że to się wszystko trzyma jednak kupy. Trzeba mieć też taką zgodę wewnętrzną na wieloznaczność, że tak naprawdę jedna rzecz, że w języku nie ma rzeczy zero-jedynkowych, że są różne szarości, że można, że jedno słowo może znaczyć wiele różnych rzeczy, tak? Niektórzy mają mniejszą na to odporność i wtedy ciężej im się uczy. Będzie wam się też łatwiej uczyło, jeśli wykształcicie w sobie taką wewnętrzną zgodę na brak perfekcji, ale na skuteczność w komunikacji. No, nie muszę być super perfekcyjny. Przydaje się też to, żeby wasz nauczyciel, ale też żebyście wy tak myśleli o angielskim, żeby to było takie proste i logiczne, tak? Żeby unikać jakichś takich czepiania się wyjątków, albo tutaj ktoś tak powiedział, prawda, tu jest jakaś taka forma. To się zdarza w języku, że coś tam się wykształciło, potem się zmieni, prawda, ale że jest coś innego. Nie lubię słowa wyjątek. Raczej wolę pokazywać logicznie, spójnie, jak to się wszystko dzieje w języku i do tego was też namawiam, żeby tak na język patrzeć, również angielski. Mam nadzieję, że teraz, jak trochę wam opowiedziałem o tym, jak wyglądała jego historia, to widzicie te, jak to się działo, że to wszystko ma swoje jakieś tam źródła i zachęcam do poczytania na ten temat, nawet na Wikipedii. Skasujcie swoje negatywne myślenie, jestem za stary, za stara, na ten angielski. Nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że języka nie można się nauczyć, mając 40, 50, 60, 70 lat. Uczymy się inaczej niż dzieci. Nie w naturalny sposób, no, tylko w inny sposób. Jest to zrobienia zawsze. Tylko trzeba mieć motywację, czas chęć właśnie, czyli motywację pewnie. I na koniec jeszcze punkcik o czacie GPT. Bardzo zachęcam do tego, żeby korzystać z tego narzędzia i sprawdzać takie rzeczy, co jest bardziej naturalne czy do powiedzenia. Jeśli zastanawiacie nad tym, czy to brzmi naturalnie po angielsku, czy nie, albo czy lepiej powiedzieć tak, czy inaczej, czy to jest błąd językowy powiedzieć tak, czat bardzo skutecznie wam tutaj pomoże. Jest to fajne narzędzie oparte na języku, jak pewnie już słyszeliście, bo to jest temat tutaj teraz rzeka. A czasem się myli, ale w pytaniach związanych właśnie z językiem i co jest bardziej popularne, albo co jest bardziej poprawne, kwestia poprawności, mówiliśmy o niej, co to znaczy tak naprawdę, on jest w tym całkiem niezły. On jest tym całkiem niezły. Na pewno wam powie, że się mówi poszedłem, a nie szedłem. To się trochę kłóci z tym, co słyszę od moich sąsiadów na przykład. No dobrze, to prawie koniec w takim razie. Mam nadzieję, że trochę wam otworzyłem pewne drzwi, które... Może przez które może będziecie chcieli wejść i trochę bardziej poeksplorować, jak to tam się działo z tym językiem angielskim. Jest sporo materiałów na YouTubie, w ogóle w internecie. Warto o tym wszystkim poczytać, obejrzeć sobie serial Wikingowie, pierwszą serię jeszcze raz. Nie zachęcam do szerzenia teorii spiskowych, a raczej do szerzenia wiedzy. Aby oswoić, trzeba zrozumieć. Więc mam nadzieję, że coś takiego tutaj się zadziało. Bardzo wam dziękuję, życzę wam udanych wakacji. Spotykamy się po sierpniu na kolejnych webinariach w języku angielskim już teraz. I bardzo wam dziękuję, do zobaczenia. No i to było bardzo dla mnie ważne, żeby podzielić się z wami tym wszystkim, co teraz powiedziałem, jest to uważam bardzo interesująca, wręcz fascynująca sprawa, żeby popatrzeć na angielski z takiej perspektywy. Przepraszam za ślizganie się po różnych tematach, przepraszam, że to było po polsku, ale chciałem dotrzeć do jak największej ilości słuchaczy i nie przepraszam za to, że obaliłem teorię spiskową Maćka.
Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia. A, jeszcze jeden slajd. Zapraszamy na nasze kursy oczywiście. Dokładnie. Zapraszamy na nasze kursy, jeśli jesteście naszymi słuchaczami, a pewnie część z Was jest, bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami. A jeśli nie jesteście, no to zapraszam. Wejdźcie na naszą stronę, skontaktujcie się z naszym działem sprzedaży i w rezultacie otrzymacie wsparcie i na pewno kilka rzeczy, o których mówiłem dzisiaj, nasi lektorzy Wam wytłumaczą i wyjaśnią. Pozdrawiam jeszcze raz. Do zobaczenia.